Proszę Państwa, przed nami coś pięknego. Nie jest to medal, nie jest to moneta, nie jest to klasyczny numizmat, ale coś, co z numizmatami bardzo silnie się wiąże i co jest taką duszą całej tej numizmatycznej zabawy, jest to literatura numizmatyczna, szczególnie taka właśnie bibliofilska, stara, klasyczna. Gdyż obecnie w XXI wieku przyzwyczailiśmy się już do tego, że szukając jakiejś wiedzy, szukamy jej w internecie. Wbijamy hasło do wyszukiwarki i szybko otrzymujemy odpowiedź na zadane pytania. Jeżeli nie otrzymujemy jej za pierwszym razem, to wbijamy ponownie nowe hasło. I tym sposobem pytanie-odpowiedź, szybko poruszamy się do przodu. Inaczej zupełnie to wyglądało przed wiekami, gdzie jednak wiedza zapisywana była w książkach. I proszę Państwa, różnica jest znaczna jednak między pozyskiwaniem wiedzy z książki, a zdobywaniem wiedzy w internecie. Już przed laty, rozmawiając na ten temat z panem Ryszardem Konradem z WCN-u, on bardzo trafnie zdiagnozował tą różnicę, zdefiniował. Otóż szukając wiedzy w internecie, mamy tylko pytanie i odpowiedź. Natomiast pozyskując wiedzę z książki, czytamy książkę na jakiś temat, gdzie spodziewamy się znaleźć odpowiedź na zadane na nurtujące nas pytania. Czytając tą książkę, z dużą dozą prawdopodobieństwa znajdziemy odpowiedź na to pytanie, ale przy okazji, proszę Państwa, przeczytamy multum innych informacji. Przeczytamy wiele stron, na których będą informacje, których nie szukaliśmy, nie były zdefiniowane w naszym pytaniu, ale przy okazji, przebywając drogę do celu, czyli do oczekiwanej odpowiedzi, poznaliśmy multum innych rzeczy. To dokładnie tak jak z podróżą, czyli czasami nie sam cel jest ważny w podróży, co sama droga w tejże podróży. Czyli podróżując, przy okazji przeżywamy ileś przygód, poznajemy ileś osób, mamy ileś wrażeń, wniosków z tejże podróży i to nas kształci. I tak samo właśnie jest z zdobywaniem wiedzy z książki, gdyż jest to taka podróż, gdzie mamy ściśle określony cel, ale przy okazji mamy multum innej wiedzy, innych informacji. Dlatego, proszę Państwa, ja uwielbiam książki i od zawsze w moich kontaktach z numizmatyką książki były na bardzo istotnym miejscu. Teraz po latach codzienna praca w dużej mierze opiera się u nas jednak na pracy z bazami internetowymi. To zdecydowanie przyspiesza, jest bardziej efektywne. Natomiast książki nadal stanowią istotną część naszej działalności. Natomiast osobiście uwielbiam jednak książki w tym starym, oryginalnym wydaniu. Mając tą samą wiedzę do przyswojenia z reprintu, z kserokopii, z wersji zeskanowanej czy zdigitalizowanej w internecie, a z pozycji oryginalnej, z dużą chęcią sięgam po tąże wersję oryginalną. Jeśli potrzebuję wiedzy na szybko, to najłatwiej znajdę ją oczywiście w formie zdigitalizowanej. Natomiast jeśli już mam pochylić się nad książką, żeby ją przejrzeć, poczytać, to chcę ją jednocześnie poczuć fakturę starego druku, odciskanego, tłoczonego, grubego papieru, często czerpanego, tak jak tutaj. Zobaczyć kunszt introligatora starej oprawy, zobaczyć wytarcia, czy nawet w współczesnych książkach uwielbiam książki oprawione w skórę, gdyż to jest taki dodatkowy sznyt i dodatek. Proszę Państwa, po tym długim wstępie przejdźmy może do meritum. Przed nami bardzo ciekawa książka. Ciekawa i rzadka książka. Jest to wydanie z roku 1830. Autor to Feliks Będkowski, a przedmiot tejże książki to jest spis medalów polskich i z Polską związanych, znajdujący się w zbiorach Uniwersytetu Warszawskiego. Proszę Państwa, data 1830 w tym przypadku jest bardzo znamienita, gdyż rok później wybucha powstanie listopadowe. Po jego upadku, po klęsce powstania w ramach restrykcji na Królestwo Polskie, między innymi likwidowane są zbiory Uniwersytetu Warszawskiego. To, co mamy tutaj spisane na rok przed powstaniem, już
dwa lata później zostaje wywiezione do Petersburga. Następnie zbiór ten przekazany jest bodajże do Kijowa, gdzie tam znajdował się przez długi czas, niemniej do Polski stricte już nigdy nie wrócił. Także książka nie dość, że stara, nie dość, że wyjątkowa w swojej ogólnym odbiorze i oprawie, to jednak dokumentująca bardzo ciekawą historycznie rzecz, czyli zbiór, który już jest rozproszony, którego nie ma, a jednak możemy zobaczyć, czy dowiedzieć się z tej książki, co w tymże zbiorze było. Jeśli dobrze pamiętam ze wstępu, to jest informacja, tutaj tak mamy. Dochodziła, podług moich zaś wiadomości, liczba ich dochodziła do 600. Czyli bodajże właśnie w zbiorze się znajdowało chyba, jeśli dobrze pamiętam, około 600 medali. Nie chciałbym tutaj wprowadzić tą liczbą w błąd. Niemniej, proszę Państwa, przechodząc dalej do tejże pozycji. Napisana bardzo przyjemnie, mimo że język sprzed blisko 200 lat, to zupełnie dający się czytać. Wzbogacona gdzieniegdzie rycinami, które tutaj można zobaczyć. To jeszcze nie są te ryciny, które chciałem pokazać. To są ryciny niektórych medali zamieszczone jako odbitki z płyt i w wydawniczej wersji już dostępne. Natomiast mamy przed sobą dodatkowo wyjątkowy egzemplarz. Proszę zobaczyć przede wszystkim, jak ta książka została oprawiona. Proszę bardzo, kartka z treścią, kartka przekładki. Tutaj czasami jest tylko jednostronnie. Proszę bardzo, treść, przekładka. Treść, przekładka. Proszę Państwa, te przekładki zostały dodane tutaj z zamiarem uzupełniania i rozszerzania tegoż opracowania, gdyż tak jak sam autor zaznacza we wstępie, jest to opracowanie, które niewątpliwie nie może być doskonałym i na pewno znajdą się w zbiorach, czy to prywatnych, czy gabinetów, na przykład wymienię tutaj gabinet wiedeński, medale, które nie zostały przez niego uwzględnione, więc warto będzie tutaj uwzględnić, dopisać i z tym zamiarem zapewne w takiej właśnie formie została wykonana oprawa. Proszę Państwa, nie tylko z takim zamiarem została wykonana ta oprawa, to zamiar ten został wprowadzony w życie, gdyż w tymże egzemplarzu znajdziemy licznie zamieszczone odręczne zapiski poprzedniego właściciela. I teraz przejdźmy do następnego punktu. Proszę Państwa, poprzedniego właściciela, który nie jest dla nas właścicielem anonimowym. Mamy tutaj jego piękny ex libris. I proszę Państwa, tym właścicielem jest Aleksander Konstanty Batowski. Między innymi absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, zamieszkały w Lwowie, znany kolekcjoner, zbierał między innymi właśnie książki, jak i był znanym kolekcjonerem ex librisu. Można znaleźć w internecie informacje na jego temat. Co więcej, ex libris ten wykonany przez jego przyjaciela, również znanego grafika, który tak naprawdę wykonał dla niego 3 ex librisy i tylko 3 ex librisami Batowski się posługiwał, a tym, że autorem ex librisu jest bodajże, jeśli dobrze pamiętam, Wicenty Kielsiński. Być może przekręciłem nazwisko, za co przepraszam, ale to jest również do sprawdzenia łatwo w internecie. Także mamy nieanonimową pozycję ze zbioru Aleksandra Konstantego Batowskiego. Co dalej? Batowski rodzi się w roku 1799, zbiera książki, umiera w roku 1862. Mamy dalej udokumentowaną historię książki. Tu mamy jeszcze pieczęć własnościową Batowskiego. Na następnej karcie mamy pieczęć Biblioteki Fundacji Wiktora Hrabiego Baworowskiego. I proszę Państwa, to jest następna znamienita część historii tejże książki. Gdyż Wiktor Hrabia Baworowski gromadził zbiory książkowe od swojej młodości, w zasadzie już w wieku poniżej 30 lat miał zaawansowany zbiór książkowy. Natomiast w roku 1854 odziedziczył po ojcu budynek arsenału we Lwowie, gdzie zaczął przenosić swoje zbiory i zrodziła mu się wtedy myśl utworzenia fundacji, w której będą właśnie znajdowały się książki polskie, starodruki, rękopisy i tak dalej. I myśl przekształcenia tej fundacji w instytucję użyteczności publicznej, co też zrealizował swoim testamentem. I w roku 1881 właśnie w swym testamencie przekazał całe zbiory społeczeństwu na rzecz Galicji.
Proszę Państwa, biblioteka przetrwała I wojnę światową. W roku 1939, przed wybuchem II wojny światowej, liczyła wówczas około 40 tysięcy tomów książek i około 2000 rękopisów. Niestety po II wojnie światowej częściowo została rozproszona. W jakiejś części trafiła wraz ze zbiorami w Solineum do Wrocławia, w jakiejś części rozproszyła się ogólnie po rękach prywatnych i w pewnej części została na terenie Ukrainy. Także mamy dodatkowo ciekawy epizod w historii tej książki. Czyli mamy książkę nieanonimową z prowinencją. A teraz zobaczmy jeszcze, co poprzedni autor umieścił w dopiskach. Tutaj może zacznę, do tego jeszcze przejdziemy. Warto przeczytać fragment wstępu autorstwa Będkowskiego, gdzie, nie wiem, czy go znajdę tak szybko, jest. Jak definiuje on monety i medale? Zaś niektóre osoby osoby mieszają medale z monetami i prawią o medalach z wizerunkiem Kazimierza Sprawiedliwego, z głową świętego Wojciecha, Bolesława i tym podobne, które były tylko monetami. Ostrzegamy przeto, iż pod wyrazem numizmatu rozumiemy w ogóle wszelki kawałek kruszcu, jakiegokolwiek bądź kształtu, oznaczony godłami lub napisami, przeznaczony bądź do przechowywania pamiątki jakowego czynu lub osoby, a w ten czas nazywa się medalem, bądź jako znak służący do zamiany w handlu lub życiu społecznym, a w ten czas nazywa się monetą, czyli pieniądzem. Greckie i rzymskie monety, jako występujące prócz wizerunku osoby, fakta lub data historyczne albo godła z obrzędów religijnych itp. są dla nas oraz medalami i dlatego też w numizmatyce nazywają je pospolicie w ogólności medalami lub większa ich część była rzeczywiście monetami tylko. Troszeczkę staropolski język, trochę przeze mnie zniekształcony przy czytaniu przez obiektyw kamery. Niemniej tekst zupełnie zrozumiały i proszę zobaczyć, jak zapewne pierwszy właściciel, czyli właśnie Batowski, rozwinął tę książkę i uzupełnił. Na pierwszych kartach służących do uzupełnienia, zaraz po spisie medalów, zamieścił najdawniejsze zabytki numizmatyczne o Sarmacji. I mamy tutaj wklejone przez niego wizerunki monet medalionów antycznych wraz z szerokim opisem. Dopiero po tym wstępie, zamieszczonym odręcznie przez właściciela, przechodzimy do właściwego spisu medalów Polski Będkowskiego i do czasów Zygmunta I i przed nimi. Także, proszę Państwa, też całkiem przyjemny smaczek i widzimy, jak postrzegano nawet w początkach XIX wieku jeszcze historię Polski i tą sarmacką znaną tradycję. Ale tutaj zaznaczyłem sobie na żółto jeden z ciekawych dopisków, gdyż przeszedłem nagrywania tego filmu. Nie omieszkałem kilku z takich zapisków prowadzić, rozczytać. Co ciekawe, proszę Państwa, zapiski te robione odręcznie, piórem, ale kaligrafowane tak starannie, a jednocześnie tak drobnym maczkiem, że są w pełni czytelne i bezproblemowe. Co więcej, ja robiąc kilka notatek o tej książce, wziąłem też taki cienko piszący długopis, próbowałem pisać takim maczkiem. Niestety aż tak drobnych liter nie potrafiłem stawiać, a już na pewno nie tak czytelnych, jak tutaj zapisane. Niemniej na tej stronie zrobiłem zaznaczenie, gdyż jest tutaj jeden z ciekawszych dopisków. Ten akurat nie tyczy medalu. Natomiast jest tutaj ciekawe odniesienie do monety i to jakże powszechnej monety. Czytamy, iż u Kochanowskiego w rocznikach jest informacja o monecie z napisem Dat pretium servata salus potiorc metallo est, czyli od razu ten napis nam mówi, że mamy do czynienia z tymfem. Ale co ciekawe, jest tutaj wyjaśnienie i to chyba dlatego ta inskrypcja się tutaj znalazła, iż inicjały królewskie znajdujące się na wersie tej monety zamiast portretu królewskiego, czyli ICR, tłumaczone są jako Initiis Calamitatis Regni, czyli być może tutaj źle odczytuję, no łacinę nie znam, generalnie chodzi tutaj o słynną inskrypcję, czyli przeinaczenie Johannes Casimirus Rex jako Initiit Calamitatis Regni, czyli początek zagłady królestwa. Czyli właściciel tejże książki nie tylko uzupełniał ją o wpisy merytoryczne związane z jakimś medalem dodatkowym, który odkrył, który chciał uzupełnić, ale również o ciekawostki, tak jak tutaj właśnie przy medalach Jana Kazimierza, odniósł się do tymfa i prześmiewczego tłumaczenia na monogramu królewskiego z niego. Zapiski są od czasu do czasu spotykane na tych wolnych kartach, ale najwięcej ich zgromadzonych jest na samym końcu książki. Tutaj jest kilka kart pod rząd, zapisanych odręcznie maczkiem przez poprzedniego właściciela. Zobaczyłem tutaj ten kawałek karteczką, żeby łatwo do nich trafić.
Państwa, książka wyjątkowa, z duszą, z prowinencją, udokumentowaną historią, w zasadzie pewnie od pierwszego właściciela, jakim był Batowski, następnie przez znaną bibliotekę, fundację i obecnie oferowana na rynku kolekcjonerskim. Zachowana w wyśmienitym stanie, drukowana na grubym papierze, papier czysty, bez żadnych plam, bez zabrudzeń, bez zagrzybień, bez uszkodzeń. Oryginalna oprawa z epoki, prawdopodobnie właśnie z okresu tuż po wydaniu, czyli pierwsza połowa XIX wieku. Oprawa w półskórek, tu mamy marmurek, skóra złocenia na grzbiecie, zachowana w stanie dobrym, niewymagającym jakiejś renowacji, tak naprawdę w zupełności użyteczna w tej chwili, jednocześnie pokazująca i ducha epoki, i ząb czasu, czyli prawie 200 lat. Dodatkowo zakładka wewnątrz, format nieduży, mniejszy troszeczkę od A5. Znakomita pozycja wysokiej klasy, bibliofilski egzemplarz na kolekcjonerską biblioteczkę numizmatyczną. Zdecydowanie polecamy. Będzie przedmiotem aukcji 8 w ramach działu literatura. Cena wywoławcza tej pozycji to 2800 zł.